za kilka minut rozpocznie się konferencja Mikołaj dla menadżera. To już 7. edycja. Temat w tym roku jest niezwykły, a mianowicie energia. Energia to szczęście i moc, dlatego podekscytowani czekamy na fantastycznych gości i genialnych prelegentów. 300 osób zdecydowało się przyjechać na naszą konferencję. Przed nami 5 wystąpień. Będzie bardzo energetycznie. Nikola. Prawdziwy geniusz. Mag energii. Co to jest, co ty tu pokazujesz? Co? To ekran plazmowy, który powstał dzięki twojej pracy. Strumień jonów. Kolizje neonu i ksenonu uwalniają fotony ultrafioletu. Rzeczywiście. Macie jeszcze jakieś genialne wynalazki po mnie? No, automobil. I co, jeździ na prąd? Co, nawet w kosmos poleciał. Tylko, że już nie na prąd, bo wtedy by poleciał stąd dotąd prawdopodobnie tylko. Mamy takie dni, że leżymy nieraz jak zwłoki na kanapie, prawda? Nic nam się nie chce. Powinniśmy teoretycznie wypocząć, ale nie, jesteśmy sflaczali, a po pewnym momencie nawet czujemy takie rozdrażnienie i nerwowość. I to jest dowód na to, że dla dobrego samopoczucia i dla wysokiej energii my potrzebujemy obu rzeczy naraz. Najpierw wysiłku i dopiero potem odpoczynku. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Wiedziałem, że nic nie zrobię z tym, czego już nie mam i muszę skupić się wyłącznie na tym, co mi zostało w rękach, czyli szybko zapomnieć o swoim oku, a wykorzystać atuty, jakie jeszcze mam w ręku. Oczywiście mierzę się z takimi hasłami jak Bielski jest kaleką i co on tu w ogóle robi, dlaczego on dalej walczy o to, żeby być piłkarzem ręcznym, a nie potrafi się poddać. A to właśnie dlatego nie potrafiłem się poddać, że sam chciałem decydować w własnym losie, a nie chciałem pozwolić na to, żeby los decydował o mnie. Jednego, czego się bałem po wypadku, to że kiedyś sobie siądę po latach i powiem, kurczę, kiedyś to ja byłem, ale niestety los mi to zabrał. Nie, los niczego nie zabrał, los niczego nie zmienił, to ja postanowiłem zrobić tak, jak chciałem i to ja pokierowałem swoim życiem, a nie los za mnie. Dowiedziałam się o pisarce i dziennikarce Naomi Wolf, która przebadała żywoty wielu twórczych kobiet. I co jej wyszło? Że rozkwit ich twórczości pokrywał się z rozkwitem ich życia seksualnego. I one mogły mieć wspaniały związek, mogły mieć przelotny romans, mogły eksplorować seksualność na własną rękę. Tak czy siak, to się przekładało jedno na drugie. Seksualność na twórczość. Więc koniec końców pomyślałam, że nie jestem wcale taka dziwna i wyjątkowa, bo niemniej jedną do życia przebudziła właśnie energia seksualna. Sam, kiedy przyszedłem na jogę, wydawało mi się, że jestem czempionem. Tak przyszedłem tylko, żeby się sprawdzić na tej jodze. Okazało się, że totalnie wymiękłem po, nie wiem, chyba po 2-3 lekcjach. Nie spodziewałem się takiego dziwnego jak gdyby odczucia, gdzie moje ciało było nastawione na to, że jestem silny, a joga pokazała mi zupełnie jakieś inne formy odczuć, nie tylko w tej dziedzinie fizycznej, ale zaprosiła mnie bardziej do wnętrza właśnie mojego ciała, po prostu tak jakbym na nowo odkrył swoje ciało. Konferencja Mikołaj dla menadżera już za nami. Ciągle jesteśmy oszołomieni energią i fantastyczną atmosferą, która panowała na sali. Prawie 300 osób przyjęło zaproszenie. Bardzo dziękujemy, że jeszcze raz nam zaufaliście i mamy nadzieję, że w przyszłym roku, 6 grudnia w piątek, podczas 8 edycji naszej konferencji, również będziecie z nami. Zapiszcie w kalendarzach już teraz. Do zobaczenia. Czekamy na Was i do zobaczenia.